stopniowo niżej. Zakrwawione topory wojenne i głód omijały jak dotąd ten cichy zakątek, utrzymując mieszkańców w całkowitej nieświadomości piękna, jakie niesie ze sobą przedwczesna agonia i zatrata. To nie do zniesienia, że większość z nich umiera ze starości. Witam serdecznie, z tej strony Ninja. Zapraszam do obejrzenia piątej części Gameplay Dungeon Keeper od A do Z. To już jest piąty poziom. Bardzo przepraszam, że już tak późno się akurat ukazał, ale czas mi niestety nie pozwalał na to. Dobrze, rozbudowujemy loch. To jest pierwszy poziom, w którym walczymy z wrogim strażnikiem. Więc jest to dość ciekawy poziom, szczególnie dla gracza, który po raz pierwszy gra w Dungeon Keeper. Dobra, te niwoki działają. Jeszcze tutaj zaznaczymy teraz do wydobycia na kolejne pomieszczenia. Może jeszcze nie będziemy przejmować portalu, ale żeby obok był wydobyty teren. Dobra, działają chłopiki. Jeszcze stworzymy ich więcej. Musisz zbudować skarbiec. Bo z taką gromadką chłopików daleko nie zajdziemy. Powiększyć to pomieszczenie, za małe jest. Dobra, nie muszę chodzić tutaj kładą posadzkę. Za chwilę tutaj budujemy skarbiec. No już budujemy. Skarbiec już mamy. Nasza mieć się za chwilę zająć tutaj salą treningową, legowiskiem i górnikiem. Bo już nasz pączkujący demon zbija bąki, lekko mówiąc. Dobra, niech już tam się też to kopią na portalu. Dobra, siłownia. Żeby już mógł trenować. No taka na razie wystarczy dla niego. Dla niego to aż za dużo. Chyba pozbieram to złoto. Otworzymy kuchników. Tak, żeby co najmniej 20 było. Nie lubię, jak mam mniej niż 20. No jeszcze ze 4 by się przydały. Na chwilę. Powiększmy tam siłownię. Albo może oddzielny pokój jeszcze zróbmy na jakieś pomieszczenie. Warstwa albo coś, bo widzę, że już w tym poziomie dość trochę pomieszczeń będziemy mieli. Szczególnie nowych. Jeszcze te 4 chodniki by się przydały, więc złota. 19. Na tej mapce nie ma klejnotów. Więc poziom jest już trochę wyższy. Ale i tak jest bardzo prosto, a złota jest aż za dużo, że tak powiem. Dobra, górnik jest, leżę jest. Wszystkie podstawowe pomieszczenia są.
portal przejęty. Siłownia zaraz będzie rozbudowana. No i widzę, że już jakiś twór przedmucha. Na początek może być. No to mi zostało na półce od biblioteki, ciekawe. Pierwsza mi się tak zeszło. Dobra, to przyszedł grę. Nie wiem, już tutaj wybudowywałem obliki złoto. Bo nie ma na co czekać. Niech stwory się trenują. Nie bójcie się tutaj tego drugiego strażnika, bo jak zapewne wiecie, sztuczna inteligencja graczy komputerowych Dungeon Keeper jest bardzo słaba. Deeper Dungeons już jest podwyższona poprzeczka i tam już trzeba uważać, ale jeżeli chodzi o Keepera jedynkę, to tutaj nie macie czego bać. Przynajmniej w tych pierwszych poziomach. Dobra, sportem, że było 20. Niech się żuczki trenują. Widzę pączkujący demon. Siódmy poziom. Niech się tam szkoli. Jak będzie dobrze, to może 10 poziom będzie miał już w tym poziomie. Przybliżyć się do nowego obszaru. Chyba dwie niespodzianki są, jedna po lewej, po prawej. Chyba jedno to było... To jest przeniesienie stwora, właśnie coś mi się kojarzy, że albo było w tym poziomie przeniesienie stwora, albo go nie było. Zobaczymy, co będzie dalej. O, co jest? Co się stało? Straciłem kontrolę nad gorą, co jest? Pierwszy raz mi się tak zdarzyło. O, powróciło. Jakiś bóg. Nieważne, gramy dalej. Zapiszę sobie grę na wszelki wypadek. Gra zapisana. Przebiłeś się do nowego obszaru. Pajączenie się szkoli. Mamy tutaj informację, że pająk dołączył do naszego logu. Jeszcze nie mamy jeszcze mostu, więc ten nie mogę jeszcze przejść na kolejną stronę. Witam już po przerwie, akurat musiałem pójść, bo musiałem po prostu coś przekąsić. Głód mnie naszedł. Dobra, niech tutaj już kopmy to złoto. I się powoli zaczniemy zbliżać do naszego przeciwnika. Przebiłeś się do nowego obszaru. Niech czarnoksiężnicy badają. Sorry, niech się szkolą. My dalej działamy z chłopikami. O, tutaj będzie zapewne jakaś niespodzianka dla nas. Liczę na podwyższenie poziomu, ale zaraz zobaczmy, co tam jest. Oko zła to jest super zaklęcie. Właśnie teraz czarnoksiężnicy opracowali go w swojej bibliotece. Oko zła pozwala nam zajrzeć na niezbadane dotąd tereny. Akurat chyba nie mogę zobaczyć, co to jest za pułapka. Znaczy nie pułapka, tylko niespodzianka. Akurat zdarzyło mi się przed chwilą, że skraszowało mi grę. Na szczęście zapisałem w momencie, kiedy mi skraszowało, więc spokojnie kontynuuję mój gameplay. Nie ma problemu. Przebiłeś się do nowego obszaru. No, tak mi się tutaj coś nie zdaje, że to była. Demon żółciowy i pająki we więzieniu, to mi się coś wydaje, chociaż nie jestem pewien. Zaraz zobaczymy. O, jest już most, więc super. Tak, dobrze pamiętam. Demon żółciowy i pająki. Od tego poziomu mamy już więzienie. We więzieniu możemy przetrzymywać wrogich bohaterów bądź wrogie stwory. A potem albo je po prostu wstawić na śmierć, że tak powiem, głodową w więzieniu. Zamieniają się potem w szkieletory, które są naprawdę mocną jednostką. Bardzo szybko się szkolą. Potem na wyższych poziomach nawet mają błyskawice i przyspieszenie, i wtedy są już
piekielnie mocne. Dobra, tutaj niech się dobija. I pączkujący demon. Jeszcze z poprzedniego poziomu. O, dobił się. Za chwilę zobaczmy, czy to jest podzianka. Na razie zrobię tutaj moc, żeby już chłopczyki mogły kopać po stronie naszego przeciwnika. Wskrzeszenie stwora. Całkiem niezła niespodzianka. Chociaż akurat w tym poziomie z moim doświadczeniem wątpię, że mi się przydała. Ale dla gracza, który raz za pierwszy raz, na pewno się przyda. Że jeden stwór jest walczący. Chochlik. Za chwilę zobaczymy, co to jest. Widzę, że też przejął więzienie. Teraz wam zademonstruję. Właśnie jak widzicie tą drabinkę, jeżeli ją zaznaczycie, to nasze stwory będą ogłuszać przeciwników, a chochliki będą ich zanosić już do więzienia, z którego to będziemy mogli wrzucać do sali tortur, gdzie będą już przekabaceni naszą stronę. Chochlik desperat walczy z drzwiami. O, może nie będzie się męczyć chłopak. Ktoś się tym kilofem namachał. Dobra. Powoli się będziemy zbliżać do naszego przeciwnika. Więc niech to złoto wydobędą. Myślę, że za chwilę powinniśmy się przebić. Gdyż bowiem nasz przeciwnik na pewno nie będzie spoczywać na laurach i również będzie próbował się do nas przebić. Dobrze, ja tutaj wybuduję posterunek. Posterunek to jest taka komnata, do której wrzucone stwory będą strzegły tego miejsca i nie pozwolą się przebić wrogim oddziałom. Aczkolwiek, no oczywiście mogą zginąć w walce na śmierć i życie. Dobrze. Ja tutaj poprzyspieszam stwory, żeby szybciej zdobyły nowe poziomy doświadczenia. Bo za chwilę zapewne rozpocznie się epicka bitwa pomiędzy mną a wrogim strażnikiem. I oczywiście musimy się na nią przygotować. Więc stwory niech się trenują, póki mogą. Bo jestem przekonany, że lada moment i nastąpi pierwsze spotkanie z wrogim strażnikiem. Opracowano nową komnatę. Denerwują mnie te zamknięte drzwi, ale jednak nie chcę się z tym. Wkurza mnie to, ale nie chcę. Bardzo to buduje, może jakiś troll jeszcze odwiedzi mój loch, bo każdy twór się przyda. Jak widzę, szarnoksiężnicy jeszcze badam jakieś zaklęcie. Wskrzeszenie stwora. Ale tutaj jeszcze po prawej powinna być jeszcze jedna niespodzianka. Myślę, że to będzie właśnie podwyższenie poziomu. Nie, jednak się wkurzyłem i niech rozwali te drzwi, bo to jest denerwujące. O, nowy stwór. O, troll. Jednak przyszedł. Bardzo dobrze. Niech się szkoli. Dobrze, chochliki kopią. Demon rozwalił, ale zostają mu jeszcze jedne drzwi. Tam przyspieszenie się przyspieszy. Aż widzę, że już ma ładny poziom. O! Tak. Właśnie się przebili i jest pierwsza konfrontacja. Chochliki to jest... Zawsze się będą bić, więc nie dziwcie się, że co chwila będziecie wzywani na jakąś mini potyczkę mokliwów. Dobrze, zakręcia poopracowane, niech się czarnym się szkolą. A jak widzę, przeciwnik nie ma zbyt wysokich poziomów u swoich stworów, więc raczej nie będzie wielkich problemów z zabiciem. Dobra, niech się jeszcze stwory szkolą, tam wszystkim szybko było trochę przyspieszenia. Co najmniej ten czarnoksiężnik na poziom drugi bądź trzeci, byłem wtedy jak już tą... Po prostu czarnoksiężnik na pierwszym poziomie jest w ogóle jednostką po prostu, no... Jest jednostką, która po prostu nic nie może działać, bo atakuje tylko i wyłącznie swoimi rękami, którymi za wiele nie zdziała. Tu jest serce roku właśnie. A tu jest jeszcze jedna niespodzianka. To mam zamiar właśnie odkryć. Dobrze. Niech chochliki już się tak nie skupiałem na wydobywaniu złota, a właśnie na przejmowanie nowych pomieszczeń i tym podobnych rzeczy. Dobrze, to się przebija. Myślę, że tu będzie właśnie podwyższenie poziomu. Może nawet zaraz zaatakujemy, nie będziemy po prostu czekać. No nie, to tak nie może być. To co widział, że mi będzie
Wrogi chopli jakiegoś durnego komputerowego strażnika będzie mi przejmować mój teren. O tak, tak, tak. Nigdzie nie zbada teren trwoli. Ale szybko by się wdał w konfrontację, przez co by poległ. Jak widzę, przeciwnik używa standardu broni za chwila. Jest podwyższenie poziomu, więc nie będzie problemu z podbiciem, z zabiciem wrogiej obładcy. Twoje stwory atakują wroga. Twe sługi przegrywają. Stwory otrzymały poziom doświadczenia. Akurat, przepraszam, musiałem być na moment, ale już jestem i atakujemy tego strażnika. Standard do broni i do ataku. Właśnie, standard do broni, zapomniałem wam powiedzieć, bardzo dużo kasy zżera. Naprawdę, jest bardzo drogim zaklęciem. O nie, 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 nie. Trolle mi uciekają, co to mamy? Nie szkoda, że tylko że jedynce możemy chwycić tylko maksymalnie 8 stworów do ręki zła. Widzicie, już to jest poprawione chyba tam. Ale też jest ograniczenie chyba do albo 50 iluś, albo 120 ileś. Nie pamiętam. Ale to już tam. Rzadko kiedy mamy okazję aż tyle stworów chwycić do ręki zła. Dobrze. No, jak już widzę, bitwa zachodzi daleko. Nawet nie jestem zmuszony używania jakichś zaklęć typu uzdrowienie czy przyspieszenie. Ogniki nie działają, przejmują nawet pomieszczenia. Bardzo dobrze siłownia nasza. O, i myślę, że raz, dwa i sobie poradzą. Jak widzę, już stworów przeciwnik raczej nie ma, ale jakiś pojedynczy jeszcze. A serce lub jest atakowane. Więc raczej nie ma najmniejszej szansy. Chyba, że nie wiem, co tu się dzieje. Jeszcze mu jakieś stwory przychodzą na... To nie potrzebne. I pokonaliśmy naszego wrogiego strażnika. Tak, wykończyłeś swojego rywala. Bardzo dobrze. Jeszcze mnie ciekawi jedna rzecz. Coś mi się zdaje, że jest tutaj gdzieś w jakimś miejscu ukryte przeniesienie stwora. Muszę to obadać. Mi się wydaje, że ten przeciwnik miał albo bibliotece, albo gdzieś, w każdym razie, że gdzieś jest to przeniesienie stwora, chociaż nie jestem na 100% pewien. Mam takie właśnie rozdwojone myśli, że albo było w tym poziomie, albo go nie było. W każdym razie zaraz zobaczymy. Okniki szybko przejmują. Będziemy kończyć. No tutaj jednak nie ma bibliotece. Zobaczmy jeszcze, jak jest taka marka czy coś. Może się coś znajdzie. Na pewno nie zaszkodzi to. Jeszcze okiem podpatrzymy. A nic. Chyba jednak nie ma w tej krainie przeniesienia stwora. A jak jest, sobie się pyta. Bez przeniesienia stwora oczywiście też sobie poradzimy. Aczkolwiek statystyki w grze byłyby wyższe. Szukam, ale chyba jednak nic nie znajdę. No dobra, dziękuję bardzo za obejrzenie piątej części mojego gameplaya. Pozdrawiam serdecznie wszystkich fanów Dungeon Keeper. Ninja. Śmierdnica. Ulice zamienione w rzeki krwi. Powietrze przepełnione wrzaskiem katowanych i jękiem udręczonych, niby nocną pieśnią mściwych syren. Każdy chętnie urządziłby tu piknik dzieciakom.